wyborach parlamentarnych w 2023 roku poseł Grzegorz Braun kandyduje do Sejmu z pierwszego miejsca na liście Konfederacji w Rzeszowie. Jego oświadczenie majątkowe trudno uznać za typowe. Kandydat do Sejmu nie ma żadnych długów, ale też żadnego majątku. I to mimo ogromnych dochodów. Polski polityk skrajnie prawicowy, reżyser, scenarzysta, nauczyciel akademicki i publicysta oraz monarchista. Kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej w wyborach w 2015. Poseł na Sejm 9 i 10 kadencji. Prezes partii politycznej Konfederacja Korony Polskiej i jeden z liderów federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. Co roku z tytułu tantiem, umów i praw autorskich, a także dzięki reklamom wyświetlanym przy jego filmach na YouTube, na jego koncie pojawia się spora suma pieniędzy. W latach 2019-2020 było to ponad 100 tysięcy złotych. W zeszłym roku polityk zarobił nieco mniej, ale kwota prawie 75 tysięcy złotych nadal jest imponująca. Wydawać by się mogło, że przy takich dochodach Grzegorz Braun będzie mógł się pochwalić godnym pozazdroszczenia majątkiem. Tymczasem jeden z liderów Konfederacji nie posiada praktycznie niczego. Z oświadczenia majątkowego wynika, że nie ma ani nieruchomości, ani żadnego samochodu, ani papierów wartościowych. W ramach oszczędności zgromadził zaledwie 3300 zł i 27 dolarów amerykańskich. W porównaniu z początkiem kadencji Sejmu portfel polityka skurczył się o prawie 8000 zł. Jedynym jego dobytkiem jest księgozbiór wart ponad 10 tysięcy zł. Gdzie trzyma cenne książki, skoro nie posiada własnego mieszkania? Tego nie ustalono. 2 minuty, panie pośle. Będziesz pan dziś... Panie pośle, proszę! Panie pośle! Z racji zasiadania w parlamencie Grzegorz Braun zarobił z tytułu diety i uposażenia poselskiego łącznie 66 tysięcy złotych. To dużo mniej niż wykazali w oświadczeniach majątkowych inni politycy. Powodem są liczne kary nakładane na Brauna przez prezydium Sejmu. Budzący kontrowersje poseł żali się w swoim oświadczeniu, że czuje się z tego powodu systematycznie okradany. Nic dziwnego. Jest rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę kar nałożonych na niego przez Komisję Etyki. Pan niech się wyłączy, a państwo się uaktywnijcie, zróbcie z tym coś. Chcecie, żeby tak zawsze było? Braun to wielki przeciwnik szczepionek. Odmawiał noszenia maseczki w Sejmie i za to bywał regularnie karany. Jedna z najgłośniejszych spraw dotyczyła jednak haniebnych słów posła wypowiedzianych z mównicy sejmowych do Adama Niedzielskiego, ówczesnego ministra zdrowia. Będziesz pan siedział. Braun stracił na pół roku dietę i połowę uposażenia, w sumie aż 62 tysięcy złotych. Będziesz pan dziś... Panie pośle, proszę! Panie pośle! Panie pośle, jak się pan w Sejmie zachowuje? To jest skandal po prostu!